pytaliśmy laureatów Godła Teraz Polska o ich ocenę promocji Polski w świecie i ku naszemu braku zdumienia ta ocena jest krytyczna. Powiedziałbym, nawet jest nie tylko krytyczna, ale wręcz surowa. Laureaci uważają, że promocja Polski jest zbyt mało intensywna, to po pierwsze, a po drugie, nawet jeżeli ona występuje, to niestety jest za mało skoordynowana i jest niespójna. Promocja polskiej gospodarki, czy też polskich produktów za granicą powinna być prowadzona w spójny sposób przez różne agencje, tak jak to jest w tej chwili, czy też przez rządowe, czy przez fundacje, ale pod jedną marką. Większość respondentów, których o to pytaliśmy, uważa, że Godło Teraz Polska niesie w sobie ten bagaż wysokiej jakości, prestiżu, fantastycznych doświadczeń rynkowych i może być świetnym symbolem promującym Polskę za granicą. Dobrym sposobem budowania wizerunku Polski na arenie międzynarodowej jest niewątpliwie promocja polskich produktów i usług, które charakteryzują się wysoką jakością i są coraz lepiej postrzegane przez rynki zagraniczne. Natomiast trzeba konsumentom na tych rynkach dać szansę, aby dowiedzieli się, że dany produkt pochodzi z Polski i dzięki temu również, żeby brand polskich produktów był tam efektywnie budowany. Dobrym sposobem informowania klientów zagranicznych o tym, że pochodzą one z Polski, jest Godło Teraz Polska. Wydajemy najwięcej w Europie znaczków pocztowych. Znaczki pocztowe Poczty Polskiej są znane na całym świecie. Dostajemy szereg światowych nagród, a na folderach, na przykład, które właśnie wydajemy z okazji wydania znaczka, zawsze jest znaczek Teraz Polska. Tak jak w przypadku Wiedźmina, Teraz Polska. Uważam, że jeżeli chodzi o godło promocyjne Teraz Polska, w spotkaniach B2B, czyli spotkaniach z osobami decydującymi, z naszymi dystrybutorami, którzy podejmują decyzję o tym, żeby nasz produkt wprowadzić i zaproponować swojemu konsumentowi na swoim rynku, jest ono bardzo pomocne i potrzebne.